kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj będę robiła mój ogród. Robię go dopiero teraz, dlatego że przedtem pogody mi na to tak naprawdę nie pozwalały. I tak dzisiaj wieje, jest pochmurnie, mam nadzieję, że nie spadnie nam tutaj deszcz. No i druga przyczyna to był płot. Tak, zimą nasz płot się przewrócił i musieliśmy czekać, kiedy sąsiadka go naprawi, bo to po stronie sąsiadów. Dobra, ja już dalej nie przedłużam, pokazuję Wam, jak wygląda mój ogród, a wygląda naprawdę kiepsko i zapraszam Was do oglądania. No i witajcie, kochani, na moim małym, brudnym ogródku, w moim małym, brudnym ogródku. No, ogród jest w fatalnym stanie, ale powiem Wam, że odkąd runął ten płot, to nic mi się tu nie chciało robić. No ale nie ma co narzekać, płot stoi, wszystko zrobione, a ja się zabieram do pracy. Pierwsze, co będę robić, to będę malowała płot i szeda. Szed to ta mała szopka z boku, którą widzicie. Oczywiście do malowania używam farb przeznaczonych do malowania na zewnątrz. Są to tak zwane bejce. Powiem Wam, że ja i tak byłam w tym roku bardzo mile zaskoczona, dlatego że była niesamowita gama kolorów do wyboru. Bo w zeszłym roku jeszcze, jak chciałam malować płot, no to były tylko trzy kolory. Ja swoją bejce farbę kupiłam w B&Q. Pewnie w Polsce jest dużo większy wybór tych farb. Jak widzicie, postawiłam na kolor siwy. No i jak widzicie, również maluję ten płot maszynką. Powiem Wam, że długo zastanawiałam się, czy ją kupić, czy ją nie kupić, czy lepiej pędzlem, bo to szkoda pieniędzy. I nie mogłam podjąć lepszej decyzji. Słuchajcie, powiem Wam, że ta maszynka, ten pistolet do malowania, to mi po prostu tyle czasu zaoszczędził, tym bardziej, że płot musiałam malować 4 razy. Tak, bo strasznie drewno wpijało mi tą farbę bejce. Jak pomalowałam, to za chwilę ona znikała. Ja swoją maszynkę kupiłam w B&M-ie, zapłaciłam za nią 30 funtów, ale widziałam również takie na eBayu po 25-22 funty. Ceny są naprawdę różne. Także jak ktoś z Was się zastanawia, czy po prostu zainwestować w taki pistolet do malowania, to uważam, że warto. Dobra, szed i płot pomalowany, także ja tutaj muszę oczyścić teraz kafelki i trawę bardzo dobrze. Widzicie, ile tu chwastów. Trawę odkurzam zwykłym domowym odkurzaczem. Powiem Wam, że jestem posiadaczką sztucznej trawy od 6 lat i naprawdę po odkurzeniu jej odkurzaczem wygląda ta trawa jak nowa. No i karczeruję już, wymywam kafelki. Kafelki muszę dobrze wymyć, ponieważ będę je malować. No i co, niektórzy pomyślą sobie, no wariatka, maluję kafle ogrodowe. Ale powiem Wam, że te moje kafle to wyglądają po prostu, nie no, są w opłakanym stanie. Nie ma o czym mówić, także myślę, że tylko na dobre mi to wyjdzie, jak je pomaluję. Ja używam farby przeznaczonej typowo do malowania betonu. Tak, i jak widzicie na początku, co robię, to obmalowuję je, te kafle w koło. Za chwilę będę używała wałka i powiem Wam, że malowałam je tak długo, aż farba mi się skończyła. Nie wiem, ile razy je przypanowałam, z 5 razy. Oczywiście malowałam je tyle razy, dlatego że myślałam, o Boże, jak spadnie deszcz, to po prostu zmyje mi tą farbę. Ale nie, farba, powiem Wam, po wyschnięciu robi taką fajną gumową powłokę i można fajnie te kafle myć. Thank you.
wszystko pomalowane, kafelki pomalowane, płot pomalowany, szedł pomalowany. Także ja powolutku biorę się za dekorowanie ogródka i kiedy już tutaj montowałam daszek od mojej huśtawki, nagle się strasznie, słuchajcie, rozpadało i tak padało 7 dni, dzień w dzień. No ale jak to po burzy przychodzi słońce, wracam do Was po 7 dniach. Jak to mówią, nie ma tego złego co na dobre, bo tak się bałam, że jak spadnie deszcz, a wiecie, że na wyspach lubi popadać, to mi tą całą farbę zmyje. Już o tym wspominałam, kiedy malowałam te kafelki, a tu naprawdę nic się z farbą nie zadziało. Jak widzicie, kafelki są naprawdę w dobrym stanie, no kompletnie nic się nie zadziało, woda się skraplała na tych kafelkach, no zobaczymy jak przetrwają okres zimowy. No i co, ja dobijam do końca, dekoruję już ogród, słuchajcie, jeszcze tutaj chciałam Wam powiedzieć, że wszędzie zamontowałam roletkę, żaluzję, powiem Wam, że fajnie to wygląda, ja ją zakupiłam w Ręczu za 6 funtów. No i trochę kwiatków, żeby było miło. Ja już się, kochani, z Wami żegnam. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje. Życzę Wam super wakacji i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!